Cześć, witajcie na moim kanale, a więc tak jak widzicie po tytule przyszłam dzisiaj do Was powiedzieć Wam troszeczkę więcej o mojej depresji, opowiedzieć Wam o tym, bo wiem, że dużo osób czekało na ten film, dużo osób jest ciekawych, jak to u mnie właśnie wyglądało i stwierdziłam, że dzisiaj się za to zabiorę. Po prostu mam aktualnie takie swoje gorsze chwile i stwierdziłam, że jest to idealny moment, który właśnie mogę wykorzystać do opowiedzenia Wam o tym, jak kiedyś sobie z tym poradziłam i jak radzę sobie z tym teraz. Więc myślę, że ja tą historię powinnam zacząć od takich jakichś pierwszych objawów mojej depresji, których tak naprawdę nikt nie zauważył, ja sama ich nie zauważyłam, nawet nie wiedziałam wtedy, że istnieje w ogóle coś takiego jak depresja. I było to mniej więcej w 6 klasie podstawówki. Było mi wtedy ciężko panować nad jakimikolwiek moimi emocjami. Ja potrafiłam się rozpłakać, bo nie było moich ulubionych płatków w szafce, bo nie wiedziałam, jaki makaron chcę na obiad, nie wiedziałam, co chcę zjeść. Potrafiłam się również rozpłakać, bo nie wiem, w szkole spadł mi długopis z biurka i nie miałam siły go podnieść. Naprawdę były to różne dziwne powody, dla których ja płakałam. Były to naprawdę takie jakieś błahe drobnostki i no nie wiem, myślałam, że po prostu mam jakieś gorsze dni, mam po prostu jakiś gorszy dzień i wszystko mnie dzisiaj irytuje, ale te gorsze dni stawały się właśnie coraz częstsze i ja płakałam coraz częściej, z coraz większych pierdół i to tak narastało i stawało się coraz gorsze. Nie potrafiłam nigdy podjąć żadnej, nawet najprostszej decyzji. To sprawiało mi zawsze ogromne problemy. Ja po prostu nie potrafiłam decydować. Dalej mam z tym duży problem. Nie potrafię podjąć żadnej takiej dużej decyzji. Ja wtedy miałam nawet problemy z takimi małymi drobnostkami. Typu właśnie, co chcę zjeść na śniadanie. I potrafiłam godzinami siedzieć i się zastanawiać, czy na pewno podjęłam właściwy wybór, czy na pewno powinnam to zjeść, a nie tamto, bo przecież to smakuje tak, a to smakuje tak. I wiecie, w mojej głowie po prostu był jeden wielki spór, że nie rób tego, bo to jest złe, zrób to, bo tamto jest dobre, albo nie rób tego, też nie jednak, zrób jednak tamto. I ja tak w głowie ze sobą sama się spierałam i często w efekcie tego też nic nie jadłam. Przestałam się robić głodna po jakimś czasie, przestałam jeść, bo po prostu nie czułam głodu. Jedyne co, to piłam i spałam. Spałam naprawdę, naprawdę dużo. Ja cały czas spałam. Wracałam ze szkoły, kładłam się spać. W weekendy nie wychodziłam ze znajomymi, tylko spałam. Każdą wolną chwilę wykorzystywałam na to, żeby tylko i wyłącznie spać. Myślę, że częściowo było to też przez to, że moi rodzice się rozwiedli. Ja bardzo dużo czasu spędziłam nad rozmyślaniem, co by było, gdyby oni się jednak nie rozstali. Był też pewien okres, przez który ja się obwiniałam. Uważałam, że to jest moja wina, że na pewno rozstali się przeze mnie. Po czasie i po rozmowach z moją mamą udało mi się jakby przebrnąć przez ten etap, ale było to naprawdę dla mnie trudne i traumatyczne przeżycie. No ja po prostu nie potrafiłam zrozumieć tego, dlaczego inne rodziny są całe, a moja nie jest. I tutaj też właśnie martwię się o Leosia w sytuacji, jaka zaistniała pomiędzy mną a jego tatą. I mam nadzieję, że on po prostu to zrozumie i jak nie, to jakoś mu pomogę w tym. I na pewno ja i tata Leona będziemy pilnować go, jeżeli chodzi o jakiekolwiek objawy i tak dalej. Nie wiem, nie wyobrażam sobie, żeby moje dziecko przechodziło przez to samo, co ja przechodziłam wtedy. Na pewno nie chcę, żeby on się obwiniał o cokolwiek. I on nie ma o co się obwiniać tak naprawdę. On jest maluszkiem i nie miał na to żadnego wpływu. Była to decyzja, która zapadła z jednej strony i tak wyszło. Ale skończmy ten temat, przejdźmy dalej do tego, co działo się u mnie z moją depresją. I przechodząc dalej, w pierwszej klasie gimnazjum znalazłam coś, co mi pomagało. Czy to pomaga? To jest kwestia względna. Mi samookaleczanie się pomagało, przynajmniej tak myślałam, bo wtedy nie płakałam, wtedy więcej rzeczy ogarniałam. Po prostu czułam się 100 razy lepiej, wyżywając się na sobie fizycznie niż psychicznie. Ból fizyczny trwał chwilę i przestawało mnie to boleć i już się czułam o wiele lepiej, a ból psychiczny ciągnął się za mną przez cały dzień, przez całe tygodnie, miesiące, później nawet i lata, a samookaleczanie się było dla mnie po prostu szybkim, prostym wyjściem z sytuacji. W późniejszym okresie do tego samookaleczania dołączyły też różne używki, typu alkohol,
i papierosy. Alkohol był bardziej formą takiej zabawy, wiecie, ze znajomymi i tak dalej, ale wiem, że byłam wtedy o wiele za młoda, żeby pić ten alkohol i nie wiem, dlaczego to robiłam. Dalej tego nie rozumiem, wiem, że nie powinnam była, ale tak było. Zaczęłam też wtedy palić papierosy. I był okres w moim życiu, że paliłam paczkę dziennie. Byłam strasznie uzależniona w pewnym momencie od palenia. Za każdym razem, jak byłam zestresowana, zła, smutna, musiałam iść na papierosa. Paliłam prawie cały czas. W szkole myślałam tylko o tym, jak na przerwie uciec gdzieś, żeby wyjść na papierosa, bo u nas szkoła była zamknięta i nie można było wychodzić na dwór na przerwach. I naprawdę to była jedyna rzecz, o której myślałam wtedy. Zaczęłam też uciekać ze szkoły, ponieważ nie przesypiałam dobrze nocy. W dzień byłam strasznie zmęczona. Wtedy zaczęłam też omijać swoje pierwsze lekcje, zaczęłam też omijać ostatnie lekcje, bo byłam już na nich zbyt zmęczona i po prostu chciałam tylko i wyłącznie spać. W dzień spałam, a moje noce często były nieprzespane, bo właśnie za dużo myślałam. Cały czas znajdowałam sobie jakiś nowy problem w mojej głowie, o którym musiałam po prostu myśleć. I ja jestem ogólnie osobą, która za dużo myśli. Jestem osobą, która zawsze znajdzie jakiś haczyk, że coś jest źle, coś jest nie tak i trzeba to przemyśleć jeszcze raz. Trzeba przemyśleć wszystkie możliwe scenariusze i dlatego ja też w nocy nie spałam. Potem w dzień byłam zmęczona i nie chodziłam do szkoły. I tutaj właśnie jest pytanie, jak moja mama tego nie zauważyła. No więc nie było to takie trudne. Ja bardzo dobrze ukrywałam wszystkie objawy mojej depresji. Nosiłam cały czas bluzki z długimi rękawami. Włamywałam się na dziennik mojej mamy, żeby napisać sobie usprawiedliwienia. I nie chodziłam w ten sposób do szkoły, bo po prostu nie miałam na to siły. I wiem, że nie jest to w tym momencie żadne wytłumaczenie, ale tak po prostu było, tak się działo. Wiem, że nie powinnam była tego robić, powinnam była poprosić kogoś o pomoc, ale mi się po prostu wydawało, że wszystko jest okej, że tak czasami jest. Większość moich znajomych po prostu uważała to za jakiś tam bunt nastoletni, tak samo jak ich rodzice. No więc stwierdziłam, że może trochę, może gdzieś tam jest jakiś bunt i to się jakoś połączyło z moim złym samopoczuciem, dlatego tak wyszło. I dopiero później, w dalszych latach dowiedziałam się, że jednak nie i że jednak trzeba było tą rękę wyciągnąć do kogoś wcześniej. Ale tak radziłam sobie z moimi problemami wtedy. Pomijałam również lekcje WF-u, bo nie miałam po prostu na nich siły, nie jedząc, nie śpiąc prawie wcale i wiedząc też, że na WF trzeba się przebrać, gdzie nie chciałam się przebierać, żeby ktokolwiek zauważył moje ręce czy nogi, cokolwiek. I mój pan od WF-u zauważył to, że nie mam mnie na WF-ie, że omijam te WF-y, że cały czas nie ćwiczę na WF-ie, cały czas jakimś cudem jestem niedysponowana. I w pewnym momencie skontaktował się z moimi rodzicami. No i wtedy wszystko się sypnęło. Bo moja mama weszła na Librusa i napisała wiadomość do mojej wychowawczyni. Ona powiedziała, że tak zauważyła, że coś jest nie tak, że często nie ma mnie w szkole, że dostaję często jakieś zwolnienia, że jestem u lekarza, że coś tam i czy na pewno wszystko jest ze mną okej. No i tutaj moja mama zaczęła pytać, bo przecież ona nigdy nie zwalniała mnie ze szkoły. Chodziłam do szkoły codziennie. Przecież nie wysyłała żadnych zwolnień. Przecież nigdy nie zwolniła mnie z WF-u. Kompletnie nie wiedziała, co się dzieje. I tak właśnie skończyły się moje ucieczki ze szkoły. I w szkole w końcu stwierdzili, że potrzebuję spotkać się z psychologiem. Miałam w szkole parę takich spotkań, które tak naprawdę koniec końców nic nie dały. Pani psycholog po prostu stwierdziła, że to jest jakiś nastoletni bunt i że ja powinnam się ogarnąć. Moja mama była na mnie naprawdę wściekła za to, że uciekałam ze szkoły. Zaczęła mnie do szkoły zawozić i z tej szkoły też chciała mnie odbierać. Ja byłam strasznie zażenowana tym, bo jednak halo, miałam te swoje 13 czy tam 14 lat i moja mama mnie zawoziła, odbierała mnie ze szkoły. Byłam zażenowana tym i naprawdę było mi wstyd, że moja mama podjeżdża ze mną do szkoły samochodem. Ale nie miałam innego wyjścia, bo wszyscy chcieli uniknąć sytuacji, w której ja znowu uciekam ze szkoły. I później w moim życiu nastała taka ogromna, ogromna zmiana, mianowicie w wakacje pomiędzy pierwszą klasą a drugą klasą gimnazjum wyprowadziliśmy się całą rodziną do Anglii. Wsiedliśmy w samolot, polecieliśmy i przez rok mieszkałam tam. Całą drugą klasę gimnazjum przechodziłam tam w szkole, czyli przeliczając to na ich klasy, byłam w klasie 10. W angielskiej szkole sprawy miały się troszeczkę inaczej. Mianowicie jedna z uczennic zauważyła cięcia na mojej ręce. Były to już blizny, niektóre były trochę rozbabrane, nie do końca zagojone, ale zgłosiła to do nauczyciela.
Nauczyciel zgłosił to do mojego opiekuna roku, który oczywiście od razu, gdy tylko miał okazję, zabrał mnie z lekcji, wziął mnie na rozmowę, zapisali mnie do psychologa, do którego musiałam uczęszczać przynajmniej raz w tygodniu. Chodziłam na rozmowy do pani psycholog i to jakoś zaczęło mi powoli pomagać, bo była to stała rozmowa z jedną osobą. Mogłam jej powiedzieć wszystko, co się u mnie dzieje, mogłam się jej wyżalić. Wiedziałam, że nic nie wychodzi poza ściany tego gabinetu. Moja mama nie była obecna przy tych rozmowach, tak jak w polskiej szkole, bo moja mama siedziała przy mnie, kiedy ja rozmawiałam z psychologiem, więc też nie za bardzo chciałam powiedzieć, co mi tak naprawdę na sercu leży. A kiedy siedziałam z nią sama w Anglii, co prawda jednak na początku było mi trochę ciężko przez barierę językową, ale później, kiedy nabrałam już pewności siebie w języku i w tym, co mówię do niej, było mi o wiele łatwiej, ona mi naprawdę dużo pomogła. Ale niestety, tak jak wiecie, nic nie trwa wiecznie. W Anglii mieszkałam tylko rok i po tym roku wróciliśmy do Polski. I tutaj zaczęły się prawdziwe schody. Trzecia klasa gimnazjum była dla mnie po prostu jakąś tragedią. Przez ten rok, jak mnie nie było, bardzo dużo się pozmieniało. Ja nie potrafiłam ułożyć swojego życia do kupy tak, jak było wcześniej. Bardzo chciałam, żeby moje życie wyglądało tak, jak wtedy, kiedy chodziłam do szkoły w pierwszej klasie gimnazjum. Ale moi znajomi się pozmieniali i grono znajomych się pozmieniały. Każdy zachowywał się inaczej, oni też dorośli. I ja w Anglii też bardzo się zmieniłam. Dużo rzeczy naprawdę się zmieniło. Pozmieniali się nauczyciele, nastawienie nauczycieli do nas. Zmiany były po prostu diametralne i dla mnie to było dość przerażające, bo ja nie wiedziałam, jak mam się zachować w tej sytuacji i znowu wróciłam do swojego dołka depresyjnego. Przez ten cały czas, nawet jak mieszkałam w Anglii, dalej paliłam papierosy, więc to się akurat nie zmieniło. Wróciłam do Polski i oczywiście znowu zaczęło się wychodzenie na papierosa na każdej przerwie. Znowu zaczęło się niejedzenie, bo w Anglii chodziłam na break, na lunch i tam po prostu byłam zmuszona do tego, żeby jeść, bo pilnowała mnie jedna z pani na kafeterii, żebym jadła. A w Polsce, u nas w szkole nawet nie chodziłam na stołówkę, bo po prostu nie mogłam nawet patrzeć na te obiady, a co dopiero je jeść. Nie robiłam sobie kanapek do szkoły, bo mi się po prostu nie chciało. W bufecie nigdy nie było nic, co mogłoby mnie zainteresować i w taki sposób też wyglądam tak, jak wyglądam. Jestem po prostu jakimś patykiem. Bardzo dużo schudłam wtedy. Na szczęście nie doszło do jakichś większych uszczerbków na moim zdrowiu przez moje niejedzenie, ale widać było po prostu, że bardzo szybko traciłam na wadze i nie wyglądało to za dobrze. Tak jak wcześniej, miałam gorsze, lepsze dni, była to taka spirala. Starałam sobie wszystko jakoś poukładać. Wiadomo, przez jakiś czas było lepiej, naprawdę już sobie wszystko ułożyłam, ale oczywiście nic nie trwa wiecznie. Gimnazjum się skończyło. I co? I znowu układanie wszystkiego na nowo. Więc poszłam do nowej szkoły. Na początku, zapisując się w ogóle do tej szkoły, nie znałam tam nikogo. Później poznałam Weronikę, która mieszka teraz blok obok mnie. Namówiłam ją, żeby zapisała się do mnie do szkoły, bo ona sama nie wiedziała do końca, gdzie chce iść. I po ten dzień dziękuję mi za to, że się właśnie tam przepisała i poszła ze mną do szkoły. Spędziłyśmy razem bardzo dużo czasu. Mi było o wiele lepiej, zaczęło mi się robić coraz łatwiej. I w pewnym momencie natrafiłam na taki jeden ogromny kamień. Było to coś, czego po prostu ja sama nie potrafiłam przeskoczyć. Nie mogłam też tego kamienia przepchnąć, bo gdy tylko go popychałam, on z powrotem spadał na mnie. Nie dawałam sobie rady z tym problemem. I naprawdę on spychał mnie coraz niżej, było coraz gorzej. Co prawda chodziłam codziennie do szkoły. Wtedy już nauczyłam się ukrywać wszystko tak w 100%, czyli nie omijałam żadnych lekcji, chodziłam do szkoły. U mnie wtedy już w szkole, w technikum można było wyjść na papierosa, więc nie musiałam, nie wiem, uciekać z lekcji, żeby na niego wyjść, przeciskać się przez sprzątaczki. Po prostu kiedy chciałam zapalić, to wychodziłam. Chodziłam jeść, bo obok szkoły miałam sklep, więc było już o wiele lepiej, bo zaczęłam nabierać na wadze, zaczynałam wyglądać normalnie, ale dalej ukrywałam wszystkie inne moje problemy. Nie mówiłam o tym nikomu, nie miałam też żadnego psychologa, żadnego terapeuty, z nikim nie rozmawiałam na temat moich problemów, więc wszystko przechodziłam tak naprawdę sama, nie mówiłam też o tym moim znajomym i w pewnym momencie po prostu mnie to przerosło. Ten kamień po prostu, który trzymałam nad sobą, bo już nie miałam siły go pchać, spadł. Zgniótł mnie, rozbił mnie na milion kawałków i wtedy trafiłam do szpitala psychiatrycznego. Tak. Trafiłam do szpitala psychiatrycznego, spędziłam tam ponad miesiąc, były to prawie 2 miesiące. Myślę, że o szpitalu psychiatrycznym wypowiem się może kiedyś na jakimś innym filmie, jeżeli będziecie chcieli. Ale byłam tam, uczęszczałam tam na terapię codziennie.
na początku nie chciałam, żeby mi pomagali i zamknęłam się na to. I przez to też to po prostu nie działało. Ja się czułam, jakbym była tam zamknięta w klatce. I dopiero później, kiedy zaczęłam oswajać się z nową rutyną, z nową społecznością, która tam była, z nowymi zasadami i tak dalej, kiedy po prostu nauczyłam się z tym żyć, ta terapia zaczęła mi pomagać, ja zaczęłam wracać do siebie. Nauczyłam się tam też bardzo dużo samokontroli nad sobą, jak radzić sobie ze swoimi emocjami. W szpitalu psychiatrycznym też nie można palić i to był dla mnie ogromny problem, ale myślę, że to zostawię na opowieści ze szpitala psychiatrycznego. I było mi ciężko, bo nie mogłam też się widywać z moimi znajomymi. Byłam w tym tak naprawdę sama, widywałam się z moją rodziną, która naprawdę źle to przechodziła. Moja mama praktycznie co drugie spotkanie ze mną płakała. Miałam też tam terapię rodzinną, która dużo na pewno rozjaśniła pomiędzy mną a moją mamą, poprawiła nasze kontakty, było pomiędzy nami 100 razy lepiej. No ale kiedyś z tego szpitala wyjść musiałam. Wyszłam, wróciłam do szkoły. Powrót do szkoły był naprawdę dla mnie traumatyczny, ponieważ ja do szpitala psychiatrycznego trafiłam jakoś pod koniec września, więc z moją klasą nie spędziłam nawet miesiąca, nie zdążyłam nikogo poznać. Kiedy wróciłam do szkoły w grudniu, wszyscy już się znali i ja wróciłam jeszcze jakoś przed świętami, więc tak naprawdę pobyłam z nimi chwilę i zaraz znowu poszliśmy na przerwę świąteczną, ale udało mi się to wszystko ułożyć. Moja klasa naprawdę była wspaniała i otwarta i ja postanowiłam się z nimi podzielić tym właśnie, gdzie byłam, co się ze mną stało, dlaczego nie było mnie w szkole i naprawdę wspaniale to przyjęli, strasznie mnie wspierali i ja strasznie żałuję, że nie chodzę już tam do szkoły, że nie jestem z nimi w klasie, bo naprawdę strasznie mi ich brakuje. Kocham ich całym serduszkiem. Oni byli dla mnie w pewnym momencie jak rodzina. Naprawdę mogłam powiedzieć mojej klasie wszystko. Każda indywidualna osoba z mojej byłej klasy była po prostu i naprawdę kocham ich całym sercem. Byli świetni i strasznie żałuję, że po prostu nie mogę dalej uczęszczać do szkoły dziennej na zajęcia z nimi. Później wszystko zaczęło się powoli układać. Dalej miałam jakieś swoje problemy, ale chodziłam do psychologa, chodziłam też do psychiatry, który przepisał mi tabletki. Byłam na lekach antydepresyjnych, które pomagały mi, nie pomagały, wiecie, różnie to wyglądało. Nie byłam sama do końca pewna, czy one działają. Był taki początkowy moment, wow, że naprawdę one działają i jest super, ustabilizowały mi moje nastroje, ale później one zaczęły działać coraz mniej. Mój organizm zaczął się na nich przyzwyczajać i jakoś nie zależało mi na tym, żeby je brać, ale brałam je, bo wiedziałam, że jeżeli nagle przestanę, na pewno po prostu dostanę jakiegoś doła, mój nastrój po prostu legnie w gruzach. I brałam te leki. Chodziłam dalej do psychologa, do psychiatry, wszystko zaczynało powoli nabierać jakichś kolorów, było okej. Zaczęłam wychodzić więcej z moimi znajomymi i tak też mniej więcej po jakimś czasie poznałam tatę Leona. I co? I później zaszłam w ciążę. W ciąży musiałam przestać brać moje antydepresanty ze względu na dziecko, które znajdowało się w moim brzuszku. I przez pierwsze 6 miesięcy mojej ciąży wszystko było super, wszystko było świetnie. Nie miałam żadnych objawów depresji, oprócz tego, że po prostu byłam cały czas zmęczona, ale było to spowodowane moją ciążą, byłam nawet z tego powodu u lekarza. Doktor powiedział mi, że to jest normalne, że ja odczuwam tak duże zmęczenie i że mam po prostu odpoczywała. W 6 miesiącu ciąży zadziało się to, co się zadziało. Zostałam sama i wtedy dopiero był taki ogromny nawrót mojej depresji. Nie wychodziłam z łóżka w ogóle, nie chciałam jeść. Cały czas płakałam, naprawdę nie chciałam nawet z nikim rozmawiać. Oglądałam jakieś seriale i jedyne co to piłam wodę. Na szczęście nie zaszkodziło to jakoś bardzo mojemu dziecku, ale w pewnym momencie zrozumiałam, że ja muszę jeść chociaż chleb z masłem, bo to dziecko też musi dostawać jakieś wartości odżywczych. Wadę przybierałam normalnie, moja ciąża dobrze się rozwijała. W końcu doszło do tego, że urodziłam, miałam ten taki, wiecie, skok energii, że super, że mam dziecko, jestem szczęśliwa i teraz powoli wszystko wraca do normy, czyli mam te jakieś swoje gorsze dni, ale staram się sobie z nimi jakoś radzić dla dobra Leona, bo wiem, że jeżeli on straciłby mamę, na pewno nie czułby się z tym dobrze w przyszłości. Ja myślę, że obwiniałabym też siebie za to, że mnie nie ma przy jego pierwszych kroczkach, że nie ma mnie przy jego pierwszym pójściu do szkoły, że nie ma mnie po prostu przy nim. Wiem, że po prostu już by mnie nie było, ale w tym momencie, kiedy myślę o tym,
Nie wyobrażam sobie zostawić go samego beze mnie tutaj na świecie. Muszę go bronić przed tym całym złem, które mnie spotkało i mam nadzieję, że go nigdy nie spotka. Tak jak mówię, ja staram się sobie teraz radzić jakoś z moimi problemami sama. Nie chodzę już ani do psychologa, ani do psychiatry, nie biorę żadnych tabletek. Myślę, że do psychologa będę musiała pójść prędzej czy później, bo uważam, że powinnam kontynuować swoją terapię, ale teraz psychologa muszę znaleźć innego, bo jak wiecie, skończyłam 18 lat, więc teraz będę chodzić do psychologa dla dorosłych, wtedy chodziłam do dziecięcego. I tak, to by było na tyle. To jest historia tego właśnie całej mojej depresji. Jest to trochę pokrótce ucięte, ale gdybym miała wam powiedzieć każdą pojedynczą historię tego, co działo się w moim życiu i co tak naprawdę wpłynęło na to wszystko i dlaczego tak naprawdę trafiłam do tego szpitala i po prostu każdą małą pierdołę, która spowodowała to, co stało się na samym końcu, myślę, że zajęłoby mi to wieki i uważam, że nie ma to sensu, więc to jest moja historia pokrótce. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa.